Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w grze Warhammer Total War 2. Tak, i gramy tak jak zapowiadane było tam w kampanii skaweńskiej drugą nację, jaką są wysokie elfy, w jakże wspaniałej grze Warhammer Total War. Jeżeli jesteście ciekawi, jak mi szło w kampanii skaweńskiej, no to oczywiście zapraszam was do oglądania, jest ona już dostępna na kanale, tam też dość sporo mówię na temat, co myślę w tym momencie na temat tej gry, a i po prostu myślę w skrócie, żebym się już nie powtarzał, że jeżeli podobała wam się pierwsza część, to jak najbardziej spodoba wam się też i druga część. Przepraszam, że mogę tutaj jeszcze od czasu do czasu coś sobie posapać, ale wciąż jestem lekko przeziębiony, przez co muszę czasem wziąć większy oddech, nie wiem czemu, a strasznie to słychać, mimo iż nie mam żadnego pojęcia, jak mam ustawić mikrofon, żeby tego nie było słychać. Naprawdę męczyłem się z tym chyba z pół godziny. Tak, nawet próbowałem odsunąć mikrofon od ust, a jest w tym momencie jakieś 20 cm z linijką od moich ust. Nieważne. Zagramy sobie kampanię Tyrionem. Ogólnie miałbym większą ochotę zagrać Teklisem z kilku powodów. Pierwszym, bardzo, no po prostu znam lore tego bohatera, tam znacznie lepiej niż Tyriona. Po drugie, jest to jeden z tych bohaterów elfickich, którzy po prostu szanują ludzi, inne rasy, no i jednak się starają jakoś im tam pomagać. W ogóle Teklis to jest założyciel, pomógł założyć szkoły magii w Aldorfie, w Imperium, po prostu podzielił to na odpowiednie szkoły ognia, ziemi i tak dalej, co tutaj zresztą widzicie, jak to w grze jest podzielone w Imperium, tak? I właśnie to on współtworzył te szkoły, to on przekazał wiedzę Imperium na temat magii, jak jej uczyć i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to taka postać bardzo pozytywna dla ludzi, może dlatego. I do tego też występuje w książce Gotrek Felix, Zabójca Gigantów bodajże, gdzie właśnie tam pomaga ocalić Ulduan. Zresztą nie będę spoilerował na to książki, polecam czytać, bo jest bardzo dużo tam właśnie informacji lore'owych na temat właśnie wysokich elfów, troszeczkę na temat magii, ale bardzo dużo informacji na temat świata, początków świata. A w sumie, jeżeli chcecie posłuchać trochę o historii, zwłaszcza chaosem, to zapraszam was do tej starej serii chaosem, gdzie tam się skupiam na lore. No ale tak czy siak gramy Tyrionem, z tego powodu, że Tyrion zaczyna na Ulduanie, Teklis zaczyna na południu Lustri, tam gdzie dosłownie zaczęliśmy przygodę klanem Pestilence, więc to są mniej więcej te same regiony, a chciałbym wam pokazać po prostu, jak to wygląda też inny region, totalnie taki elficki, więc sobie troszeczkę nim też pogramy. Jest to wojownik, tutaj mamy maga, cechy intryga. Teraz atrybuty rasy, intryga, wpływy mogą być wykorzystywane na wielkich lordów albo w celu wpływania na dyplomację między frakcjami. W sumie nie wiem za bardzo, na czym to polega. Szpiegostwo, umowy handlowe umożliwiają pozyskiwanie zasięgu wzroku od jednostek należących do partnera handlowego. Dość fajne w sumie. Wyprawa w wojaczce, zwiększona skuteczność walki wręcz, gdy elf wysokiego rodu wkraczają do bitwy z pełną siłą. Czyli full hapsy, tak? No to bardzo fajnie. Czas trwania werbunku, jedna kultura dla jednostek piechoty i kawalerii, minimum jedna. Utrzymanie dla jednostek włóczników i srebrnych helmów. Bardzo fajny efekt lorda, to możemy mieć sporową armię. No i startujemy mając balista szpony orła, bardzo potężna balista swoją drogą. Grad pocisków, ten atrybut, to miażdży po prostu. No i bardzo mocna jednostka ognisty Fenix. Sorki, która jest jakby takim latającym bombowcem. Co jest dość śmieszne, jak to. Zresztą zobaczycie sobie, to jest świetna jednostka podczas oblężeń miast. No i sam Tyrion jest bardzo. Tyrion jest znany jako mistrz miecza. Jest on ogólnie też królem Feniksem, tak, wysokich elfów. Jest on mistrzem miecza, nie ma po prostu elfa, który by się lepiej posługiwał mieczem niż on. Więc jest po prostu niezrównany w walce. Jest uważany za właśnie najpotężniejszego elfickiego wojownika, co też będzie widoczne podczas kampanii, zresztą zobaczycie sobie. Gramy na bardzo wysokim, gramy tutaj, pamiętajcie, że teraz trzeba ustawiać osobno poziom bitew. więc o tym pamiętajcie jak najbardziej. No i zapraszam do kampanii, koniec tego gadania. 5 minut prawie gadałem. Who are the Asur? An enigma to men and dwarfs, who know them as High Elves.
At the center of the great ocean lies Ulthuan, a paradise created by the Old Ones. But when the stellar gates collapsed, demons flooded the mortal plane. All was lost until Anarion the Defender strode forth. The first Phoenix King vanquished the demons with the aid of the Archmage Kalador Dragontamer. It was Kalador and his elven mages who created the Great Vortex. A swirling maelstrom that siphoned the excess magic, withering demonkind. With the world purged of chaos, the elves took it upon themselves to become guardians and stewards. The twin-tailed comet is oft seen as an omen. But this time, its wake brought great peril. The dragon with two tails flies lower than before. Its trail disturbs the vortex. I have felt a change in the winds of magic. Then right it, brother. Lead the mages of Saffari. Bring all in the White Tower to bear if you must. Such lore is currently beyond us. I suggest a scrying ritual in the Pool of Isha. It may provide us with the answer. Such a ritual requires fragments of fallen waystones. Far more than we have. Then we find more. Make ready your ritual, Loremaster Talarion. You will have your fragments. I shall start the search in Lustria. Lustria? My brother will search here, in Ulthuan. Why do you care so much about the greater world? Why do you not? Stay here, brother. Protect Ulthuan. But I venture beyond our borders. And while you meddle in far-flung continents, I will ensure you have a home to return to. No i tutaj macie taki dość spory kawałek lore. Jeżeli idzie o Warhammera, tak? To, co tutaj widzieliście. Ciekawą rzeczą jest to, że tego nie zauważyłem wcześniej, jak oglądałem wprowadzenie do tej kampanii, że wspomina się tutaj o, że my będziemy zbierali fragmenty WebGeja, tak? Czy WebGeta w zasadzie, przepraszam. Skrót myślowy. Zaokrąglenie, nieważne. Czyli tej bramy, która wybuchła tam. Bodajże na biegunie północnym, tak? To jest ta brama, przez którą się wdzierała magia zawsze do tego świata. I w lore ogólnie jest to uważanie, że tak czy siak spaczenie na przykład. Znaczy spaczenie uważanie, że tak naprawdę są fragmenty tej bramy. Albo spaczenie jest syntezowaną magią, tak? Taką w postaci że cielesnej. Więc nie jest to tak jasno jakoś powiedziane w lore. A tutaj widzę, że zostało to rozdzielone, bo u Skavenów zbieramy właśnie spaczeń. A tutaj elfami zbieramy kawałki tej bramy. Więc to zostało rozdzielone w jakiś sposób. Ale ogólnie w lore no to jest takie trochę mieszanie. Zresztą w Warhammerze bardzo często lore występuje w dwóch wersjach. W różnych miejscach możecie przeczytać dwie różne rzeczy. Najczęściej dwie różne rzeczy, nad czasem trzy w jednym temacie, gdzie nie ma czegoś takiego, że coś jest po prostu zgodne z kontentem albo nie jest zgodne, chociaż czasem się tam zdarza, jak na przykład pamiętny gołob, jaja Grimgora, w jaja tego, jak mu tam było, Alkiona, Wszechwybrańca. No więc tak, przerwanie szukając okazji, by uderzyć w samo serce odwiecznych wrogów, nienawistnych, mroczne elfy wykorzystały zamęt wywołany pojedzeniem się komety, aby najechać Ulduan, ojczyznę elfów wysokiego rodu. Lothern, stolica siedziby króla Feniksa, jest w wielkim niebezpieczeństwie. Przeklinając nieobecność swego brata, dysponując nielicznymi oddziałami Tyrion, wyrusza na południe, aby poprowadzić kontratak. Okej, czyli będziemy na początku walczyli z mrocznymi elfami. Dobrze wiedzieć. Fellow Asur, rally to my banner.
Ulthuan is under attack, and the Great Vortex imperiled like never before. The Druki invade us in number. No doubt Malekith or his twisted crone of a mother have sensed weakness in the Vortex. Their attack is blatant. They come directly for the sea gates of Lofer. The seat of the Phoenix King must not fall. Finobar has entrusted me to lead the counterattack. Join my cause, brave Asur, and together we shall overcome. The Druki cannot be allowed to despoil the sanctity of Ulthuan. Draw your weapons, and by Asurian's will shall we prevail. Yay. Szczegóły rozrywki. Wpływy, tak, to są te punkty, które tutaj mamy, je zdobywamy. I z tego, co tak pamiętam, wydajemy je przeważnie na polepszanie relacji z innymi elfickimi nacjami oraz przy werbowaniu bohaterów. Chyba lepsi bohaterowie kosztują więcej wpływów, ale w czym są lepsi, to jeszcze zobaczymy sobie. Intryga na dworze, to są eventy, które się tam od czasu do czasu będą pojawiały i możemy też te wpływy wtedy wydawać. Szpiegostwo, ale no to tak jak czytaliśmy, będziemy coś tam widzieli mapę dzięki naszym szlakom handlowym, ale tego jeszcze nie widziałem, więc dopiero przetestujemy sobie, jak to będzie wyglądało. Otrzymujesz misję, ulepsz doskonałość. Dopilnuj, by zbudował określoną liczbę następujących budynków. Elfia wioska, Loterne, obrońca Ulduanu. Zdobądź, znajdź frakcję kult zabytku, lśniąca wieża. Tu tak czy siak to zbudujemy. No, to zbudujemy w pierwszej kolejności. Servant of the King. Po prostu łucznicy są przekozaccy, więc warto jest mieć ich jak największą liczbę. To już akurat miałem okazję sobie przetestować. Dwie misje mamy przydzielone. Jeżeli idzie o technologię, no to ona nam się odblokowuje, jeżeli będziemy mieli odpowiednie budynki, więc na razie tutaj się nie musimy niczym zajmować. Intryga na dworze, no to tak jak widzicie, tutaj możemy wydać, tutaj mamy wszystkie elfickie rasy, no i możemy wydać punkty na poprawienie lub pogorszenie, nie wiem po co, stosunków dyplomatycznych z daną nacją. Dyplomacja, przyjrzymy sobie, bo tutaj akurat handel jest dość istotny dla nas. To w sumie czy mi by zapłacili? Tylko klikam. A w sumie mógłbym dostać troszeczkę. Chociaż tutaj akurat w tej części gry mam wrażenie, że kasa na początku nie jest jakimś problemem, tak jak to było wcześniej. Zażądaj daniny. Więc jeżeli już, to i tak jakąś tą minimalną. Sephery, osady, siła, może siłą sobie to podzielmy. At your service. Piąta. Welcome. What would you have? Ci nic nie ze mną nie chcą. You called? A potem już reszta jest taka dość słaba. Zapłata, zażądaj. Of course. No bo tego już mi nie dadzą. No, ale tak czy siak handel będzie nam polepszał te relacje. Okej, no i zaczęliśmy widzieć kolejnego typa, tak? No i więcej nam dadzą, więc pewnie nam nie zapłacą. Zażądajmy daniny. A tyle dajenek zapłacili. Bardzo mnie to cieszy. Larion też możemy wziąć, umowa handlowa. Zapłata, zażądaj. Mówicie, są tu potężniejsze nacje od nas. Potem będziemy o nich żądali więcej hajsu, na razie. Sephary, czy to są ci? To ja się chyba z nimi lubić nie będę. Tak, i będziemy z nimi toczyli pierwsze wojny w ogóle tutaj, więc... Tutaj nie ma jakiegoś takiego większego gadania, tutaj mamy wytyczne. No i teraz tak w skrócie jeszcze o co tu chodzi, tak? Cała kampania polega na tym, że musimy przeprowadzić 5 rytuałów. Pierwsza nacja, która przeprowadzi 5 rytuałów, wygrywa, tak? I tak naprawdę najważniejsze jest przeprowadzić ten 5. rytuał, tu musimy być pierwsi.
w tych poprzednich nie musimy być pierwsi. To prowadzi nas fabularnie, każda nacja ma jakąś osobną tą fabułę, tak naprawdę cztery fabułę główne, nie jest to podzielone na lordów niestety, a szkoda, mogłoby być ciekawie. Co jeszcze dodatkowo warto byłoby tu powiedzieć? No jeżeli coś powiem, znaczy coś sobie tak przypomnę, no, zawsze możecie zadać mi pytania, jeżeli chcecie, żebym coś wam sprostował, powiem wam w kolejnym odcinku. Będę miał czas po prostu na nagrywanie, na przykład odpowiedzi na najciekawsze komentarze na odcinku, albo odpowiadania na najciekawsze komentarze na odcinku, bo po prostu no, będą zamiennie leciały te odcinki, tak? Słuchaj, nie powinno być jakiegoś większego problemu z tym. Ogólnie kampania elfów sterowana przez Tyriona nie powinna być jakaś dla mnie super problematyczna, na pewno będzie łatwiejsza niż z Kavenami, ale elfów bardzo lubię, więc... Zresztą elfowie tutaj wysokiego rodu nie są taką miłą rasą, jakby się mogło wydawać. Tam, pamiętam, że jak na streamie odpaliłem, to wszyscy gej elfy, tak? No i... albo że jakieś takie fluffy puffy. To nie ta racja, nie ta rasa, nie w tym uniwersum. Okej, to zrobiliśmy. Kontrola prowincji. Musimy teraz przejąć kontrolę nad całą prowincją, dostajemy wpływy, odłamki i skarbiec, tak. A, jeszcze fajne jest to, że na mapie mamy bardzo dużo takich na przykład okrętów porozrzucanych. To nam daje określone bonusy na przykład dla armii, określone bonusy dla nacji, albo możemy tam znaleźć na przykład jakieś magiczne przedmioty, tak. No i w sumie tu się muszę zastanowić, jak ja go chcę rozwijać w pierwszej kolejności, bo tak, u maga nie miałbym żadnego innego wyboru, jak tylko rozwijać jego ścieżkę magiczną. Magia jest teraz przepotężna, jeżeli idzie o pole walki. Ale w sumie może zróbmy sobie z niego wojownika. O. Niech będzie koksem na polu walki i tyle, no. Dobra, pierwszy budynek. No to ja zwyczajowo lecę zawsze w hajsy. Poza tym nam to zwiększa ozdoby, które są elementem handlowym u nas. Dobra, znowu łucznicy. I elfy są po prostu niesamowite przeciwko skavenom, są niesamowite przeciwko... Boże, jakim tam było jaszczuro ludziom. Między sobą są dość porównywalne, więc... co to może tak zrób? Nie. Są porównywalne. Może tym razem więcej tych zróbmy. Jeżeli chodzi o walkę, to nie jest tak, że mroczne elfy przegrają każdą bitwę z elfami wysokiego rodu. To akurat nie jest pewne zawsze. Chociaż dużą przewagę dają łucznicy w tychże starciach. Dobra, weźmy, patrzmy znowu dyplomację. Bo już teraz po paru turach powinni być bardziej chętni na zapłacenie nam jakiejś daniny. Za po prostu... Czekajcie, chyba ktoś mi dzwonił. Dobra, nieważne, ktoś tam się dobijał. Pakt o nieagresji, tu hajsu chyba też nie chcieli. Nie, tutaj źle kliknąłem. Okej. Guardian of the Phoenix, welcome, fellow Asa. What would you wish to discuss? Ewentualnie możemy zawsze poprawić właśnie te relacje, może. Certainly not. Tu nam rośnie tak czy siak, mimo wszystko, to powoli, a to wtedy jak będą chcieli czy cokolwiek, to będziemy żądali od nich hajsy, czy cokolwiek. Okej, za chwilę będziemy mieli pierwszą bitwę, taką większą. Elfia wioska, okej, wykonaliśmy pierwszą misję. Dziedzictwo króla uczonego. Plac zgromadzeń mamy zrobić. Co to jest plac zgromadzeń według tej misji? Elfie ogrody. Pastwiska. To może to jest coś innego? Elfia ambasada. Posiadłość.
to mam ulepszyć, okej. Ale to potem, na razie nie jest mi to potrzebne, a to co by mi było potrzebne, to zazwyczaj hajs biorę. No, to jest to, co zawsze się przydaje w każdej kampanii na samym początku, nie? Plaza, rekreacja, ład publiczny. Ład publiczny też nam się przyda. No chyba, żebyśmy poszli w te jednostki wojskowe, ale to możemy gdzieś indziej zbudować cokolwiek. No, zróbmy to hajsu. W ogóle elfy są bardzo nastawione na handel, więc... Yeah, kill them all! Straszmy tą bitwę. No i po przeciwnej stronie mamy właśnie mroczne elfy. Miecz i kusza. Mamy korsarzy z czarnych ark. To jest dość słaba jednostka. Szermierze tak samo. No, te jednostki, włócznicy grozo, o dziwo są bardzo skuteczni podczas bitew, więc to jest dość ciekawa jednostka. No i kusznicy z czarnych ark, ale oni mają, zobaczcie, jaki zasięg, 70, a my mamy 180, więc po prostu tak czy siak bez problemu ich wysieczemy na polu walki. Do tego mamy tą naszą super epicką balistę, której oni nie mają, a którą, jak sobie zobaczycie, będzie robiła po prostu istną rzeź na polu walki. No i jesteśmy. Ach, te elfy mają tak piękne mapy. Zobaczycie sobie, zresztą, że najmniej mi się będą podobały, a jeżeli będziemy nagrywali kampanię Mrocznych Elfów, są na streamach osoby co były, no to wiedzą, że mnie się najmniej podobała właśnie kampania, znaczy mapy kampanii Mrocznych Elfów, że to jakoś bardzo słabo wyglądało. Teraz może wyrąbmy gdzieś tam na koniec, żeby was nie stracić. I tak to zróbmy. Łuczników z przodu. Chociaż może bardziej zbitych, żeby po kolei wszystko mieć mniej więcej takie samo pole ostrzału. Tutaj mamy balisty. Mogą tak być, albo możemy tutaj je umieścić. Też mają dość sporawe pole ostrzału, tylko że należy pamiętać, żeby zmieniać na kartacze, które są po prostu przeepickie przeciwko piechocie wszelakiej i tym prostym jednostkom. Naszego wąza polecam umieszczać z przodu. No i tak samo Feniksem, to się zaraz zaczniemy bawić, latać po mapie. Czekajcie, ma tak samo jak ten lodowy? Proszę na was. Chociaż może na tych się skupmy. Zobaczcie, co ta balista zrobiła. Więcej nie trzeba. No, ci są trochę gorsi, bo to są jednostki z tarczami chyba. A na razie tych zignorujmy. Cofnijmy łuczników. I w ogóle zauważyłem bardzo fajny błąd, zaraz zobaczycie sobie. O, czekajcie, czyżby go naprawili? Taki, że po prostu łucznicy uciekają od Feniksa. Totalnie, nie? Gdzie mają szans uciec przed nim. A tutaj strzelać. No też łucznicy cały czas lubią się od czasu do czasu zbagować. Nie wiem, czy to nie jest właśnie przez to, że sami, że każe im się po prostu uciekać, tak? Coś w ten deseń. Nie wiem, czy to nie przez to jest spowodowane. A nie, jednak się nadal bagują. Przez to nie strzelają, tak? Trzymaj pozycję, żeby ich nie ścigać. Dobrze, kuro! Po prostu jak to się drze, nie? Tak, może bohatera czas załatwić.
chodźmy teraz tutaj. Zobaczcie, jak Tyrion sam po prostu niszczy te jednostki. No, cały czas full hapsów. Nic nie tracimy. Jak tam bohater? No bohater akurat lepiej się spisuje. Tutaj akurat piechota nie jest jakoś skuteczna. Ci łucznicy nie są aż tak skuteczni przeciwko bohaterowi. A, już mi się skończyło. No dobra, to kura nie jest dobra przeciwko walce, przeciwko czymkolwiek. Jak już nie ma bombardowania. Dobra, zaraz zniszczymy tego bohatera. W zasadzie też możemy tutaj strzelać, bo nasz bohater jest odporniejszy na ostrzał z kartaczy. Nawet jak go berwie, to nic mu to nie zrobi. A im jak najbardziej. Chociaż może zmienię zdanie, patrząc na to, jak mu zaczęły się hapsy spadać. No ale im zdecydowanie szybciej. Dobra, teraz tutaj. Dobra, możemy ruszyć. Wojsko do przodu. Jednak. No, tak. Ja tutaj z tyłu. Dobra, zwycięstwo mamy, ale jeszcze łucznikami sobie postrzelamy, żeby ich jak najbardziej wysiec. Przyspieszmy sobie. Dobra, zakończmy bitwę. No po prostu łucznicy są masakryczni u nich. Zresztą też balista też całkiem niezły straty. Tyrion 137 usiepał. Czyli z dwa oddziały sam po prostu sam ubił, tak? Balista też 145 zabitych. On jest po prostu genialnym wojownikiem i może rzeczywiście go będę rozwijał w tym kierunku w pierwszej kolejności. No jak dla mnie to niesiemy całkiem miażdżące zwycięstwo. Przejmujemy. Są nasze terytoria, więc nie ma co ich łupić, nie? Kontrola prowincji. Okej. Okay. Takie standardowe misje, jakie mamy na samym początku. Przychody z handlu, taryf, zasięg ruchu, kampanii. Myślę, że to mi się akurat przyda tutaj. Akurat tu brakuje bardzo mało ruchu. Okej. Myślę, że to weźmiemy. Tu zrekrutujmy sobie. Piechoty więcej, czy... No tak, zróbmy to. Zaraz będziemy musieli niestety zdobywać duże miasto. To będzie problem. Ciebie możemy zburzyć, bo mamy tu budynek. Pakt o nieagresji. No dobra, niech mi płacą. I tak będziemy mieli co podbijać, kogo atakować, kogo niszczyć, więc... Wielka... Czekajcie, co mam? Otrzymujesz misję, dopilnuj, by zbudowano określoną liczbę następujących budynków archiwum, wielka skarbnica elfy, elfie ogrody, okej. Okay. Odłamki, dostajemy ilość odłamków naturę? Ta, wpływów nie dostajemy. Widzicie, tutaj mamy... Będziemy mieli dość potężną bitewkę za chwilę. Okej, okay, i mamy dwa miejsca. No to piechotę zbudujemy, bo będziemy szturmowali miasto, tak? Skończyliśmy to budować. No i by przydały nam się garnizony. Tylko, że to jest za trzeciego poziomu, więc najlepiej byłoby gdzieś tutaj to stworzyć. Potem. Dochodzę z budynków rekreacyjnych. Bohater szlachcic.
Zabójstwo atakuje jednostki, zapewnia wpływy. Okej. Lub te bardziej zaawansowane. Od trzeciego poziomu tego miasta. Wiecie co, zróbmy to na chwilę. To jest dwie tury. A będziemy tutaj rozwijać, tak czy siak przyda nam się kawaleria za jakiś czas. Okej, zaatakują mnie. Czemu by nie? No, samobójcy to samobójcy w końcu, nie? Dobra, widzimy się na polu walki. Dobra, jesteśmy. Pod górkę. Naprawdę, te mapy wyjebiście wyglądają. Słuchajcie, co zróbmy? Tak. Tutaj na razie się cofnę. Potem sobie to ogarniemy. W ten sposób. Takie lekkie V. Może trochę bardziej nawet. Żeby po prostu okrążyć przeciwnika i zniszczyć. On ma lekką, jedną jednostkę lekkiej jazdy. Nie jest to duża liczba, więc nie powinno być to dla nas problem. To od razu sobie przestawię. Ale tak czy siak, myślę, że łuczników umieścimy tak tutaj. Po trzech na skrzydła. I tutaj. Tutaj trochę dalej. Bohatera znowu z przodu. Zbindujmy to sobie wszystko. I no i teraz mogę to dopchać. To oni mnie zaatakowali, więc oni się muszą tutaj nam dostać. Tak zmieniłem, dobra. Jak to epicko wygląda. Nasza balista już strzela. Jakbym miał lepszego strzała, to w samym stylu strzelam, ale... Okej, zaraz wejdą w zasięg naszych łuczników. Tym razem nie będzie free for all. Dobra, gdzieś jest konnica, na której się będę musiał skupić totalnie. Też czekajcie tutaj. Na razie łucznicy na łuczników. Dobra, widzę, że konnica raczej z tej strony będzie chciała mi uderzyć. Utrzymanie pozycji. Już pięknie, padają. Balista, jest strzał włóczników. Tylko nie zbili ich? Straszne. Dobra, kawaleria padła. Zajmiemy się łucznikami przeciwnika. Widzę, że tu trzeba będzie posłać Feniksa, żeby nam pomógł w walce. Dobra, na razie tutaj. Jak widzicie, Fenix jest po prostu genialny do rozbijania. Tutaj myślę, że nie będziemy marnowali ładunków. Tu już i tak jest tego trochę za dużo. A może tutaj, w tej prawej stronie. Tak, tutaj tych. Tutaj tych. Tutaj. No i ładnie ich wysiekamy. Trochę większe straty niż myślałem, ale... Dobra, leć ptaszku i ich niszcz po prostu. Ty
Tyry niech się nimi zajmie. Tu wspomóżmy. I myślę, że teraz możemy spokojnie wysłać po jednym łuczniku na oddział. Niech ich ścigają. To może tryb strażniczy wyłączmy. Pięknie wygrana. Nie wiem, czy uda mi się go przechwycić, kurka bohatera. No chyba nie. No przydałoby się właśnie kawaleria do takich uderzeń z flanek czy coś, dlatego niech się tamten budynek zbuduje i wtedy będziemy mieli tą kawalerię w końcu, nie? Zakończmy bitwę. Zdecydowane zwycięstwo. 186 tysiąc zabiliśmy. Nie, tam pasuje. Okej, niewola, doświadczenie czy hajs. Weźmy tutaj niewolę. Żeby nam się odnowiło. To 8% to już akurat jest sporawo. I co on sam kombinuje? Okej, zwierzę ludzie, coś tam robi. Beach Kane'a. Torgard. Oj, to muszę zdobyć, to Torgard. Tutaj jest jakiś achievement za zbudowanie wieży. Okej, okay. Kolejne misje przydzielone. No i w zasadzie jak wezmę automat, to dość spore straty poniosę. Tak? Nie, nie aż tak jak myślałem, dobra. Inwokacja Asuriana. No właśnie to są inwokacje, to są buffy, które dostajemy na ileś tam tur. Tutaj 10, tutaj 10. 5, 5, czyli takie mniejsze wpływy, co 2 tury, koszt wszystkich budynków. To sobie później weźmiemy, jak zajmiemy drugi obszar, myślę. Wszystkie te pozbawienia strat, brak wyczerpania wszystkie prowincje, skażenia, brak wszystkie prowincje. To by mogło być niezłe nawet, pójść na wyczerpanie wszystkie wojska, ale 2000 golda. A też go już tak dużo nie mamy. Podejdźmy tu, ich zaatakujemy. Miejmy nadzieję, że mi tego nie zajmą. Chętnie bym to skolonizował sobie. I osobiście chciałbym mieć... to. Ład publiczny, hajs. Walka. A, jeszcze jeden poziom mamy, no to wyjebiście. Mistrz ostrza, atak w zwarciu. No to myślę, że to jest to, co pasuje do niego jak najbardziej. Zresztą w ogóle on ma tutaj jeszcze inne atrybuty. Takie specjalne do odblokowania. Zobaczcie sobie, linia krwi Aenoriona, atak w zwarciu plus 15, siła broni plus 20. Jeszcze silniejszy wojownik, ale ład publiczny, wszystkie prowincje minus 1. Potem mamy gniew Kane'a. Ład publiczny minus 1, premia przeciwko dużym przeciwnikom plus 10, dyscyplina, siła broni znowu plus 10%. Premia do szarży, atrybut budzi strach, aspekt Banshee minus 1%. Boska wytrwałość, punkty zdrowia plus 25, odporność fizyczna plus 10%. Ale znowu, czyli łącznie mamy raz, dwa, trzy, cztery punkty niezadowolenia we wszystkich prowincjach, ale stajemy się niezrównoważonym praktycznie wojownikiem, tak? Nie wiem, czy nawet chyba Gringor by go nie przebił na ten moment. Albo mamy obrońcę Ulduanu, zasięg aury, dyscyplina, wpływ aury postaci na dyscyplinę, bierna umiejętność trzymać szyk, jednoczyciel, ład publiczny, teraz lecimy w drugą stronę. Ze wszystkimi elfami wysokiego rodu, przychodzę do wszystkich budynków, lokalna prowincja, tak dalej i tak dalej. Ja chyba pójdę w to, tak czy siak. On będzie wystarczająco dobrym wojownikiem, moim zdaniem, po rozwinięciu tej całej tutaj ścieżki. Więc chyba daruję sobie ten tutaj gniew Kane'a, bo jedna wyklucza drugą niestety. Przynajmniej tak zazwyczaj jest. A, nie rozdają przez to. Ile tu musimy wydać? 4 punkty, ok. I też te obecnie w ramach kampa... Kurde, no i ci lecą. Fucking shit! Ale z nimi się nie będziemy lubili, więc ich też będziemy podbijali, więc... Okej, ci są pozytywni. Sojusz obronny. Kontrpropozycja, zapłata. Nie będzie. Ok,
Okej, zniszcz frakcję. Jak tu postąpić? Atakujmy miasto. Zobaczcie sobie, jak ładnie miasta wyglądają. No, w sumie widzimy się, jak się to wszystko doczyta. No i jesteśmy, tak? I w zasadzie tutaj mam standardową taktykę. Wszystkie inne mi się za bardzo nie spisują, czyli po prostu atak frontalny. Atak frontalny jak najbardziej tutaj to też. Po prostu ta balista jest również bardzo fajna przeciwko jednostkom na murach, co genialnie się spisują. Ale zobaczmy sobie, jak to miasto wygląda przepicko. Czekajcie, K. Po prostu genialnie to wygląda, nie? Aż żałuję, że nie mamy tutaj takiego dużego oblężenia, że musimy najpierw tu przejść, potem tutaj się przebić i gdzieś tam dalej dojść, tylko jesteśmy zamknięci na tym małym kwadraciku. Naprawdę, chciałbym mieć takie genialne, duże oblężenie, gdzie jeszcze na przykład te wieże by nas biły. A, i jeszcze fajne jest to w elfickich wieżach, że one też mogą strzelać do tyłu. W przeciwieństwie do wszystkich innych wież. Tutaj się zbierzmy. Zmienia to fakt, że wieże bardzo mocno ich łupią, więc a tu strzelać, to będzie najskuteczniejsze. I tu bierzemy Feniksa. Poniesiemy straty, no ale cóż. Nie można mieć wszystkiego, nie? I to jest coś, co ja uwielbiam w tym Feniksie. Obraca się? Lecimy sobie w linii prostej. Przecież to jest przegenialne, nie? Też chyba nauczników to bardziej powinien użyć, tak mi się zdaje. Dzięki temu nasi no, będą wchodzili teraz na mury totalnie bez przeszkody. Teraz nasi łucznicy, zobaczcie tutaj, po prostu nasi łucznicy plus balisty i tak dalej. W ogóle nie pamiętam, żeby były takie lekkie zniszczenia w poprzednim Total Warze, więc tutaj też mamy taki dodatkowy smaczek. Tutaj już ich po prostu wyrżnęliśmy. Przynajmniej zajmę sobie pozycję. Pamiętacie, żeby tych łuczników jakoś super... No chyba nie trafiłem, nie rozkładać. Z tego też powoli tutaj wspomóżmy, chociaż nie tutaj, bo tutaj są zwykli z mieczami, więc nie będą mieli wsparcia przeciwko dużym wrogom. No po prostu ich wysiekaliśmy, żeby nie robić na dużej linii, bo wtedy będziemy w zasięgu tylko jednej, dwóch wież, tak? Przez co znacznie ograniczamy nasze straty. Gdzie ty jesteś? Aha, no to tłumaczę, że tak łatwo idzie to zdobycie tego wszystkiego. Najpierw zbombardowaliśmy, potem poszedł tutaj nasz największy badass. Do walki. Ej, nasz ptaszek również tutaj sobie dzielnie radzi. Okej, ci tutaj walczą. Tyrion, gdzie ty jesteś? I co, małe elfiki? Przybyłem. No nie uciekać! Ach! Chodź na solo z tym bohaterem. No i co, co brzydko wygląda to ten ogień. Wiecie, co tutaj strzelają. Jakieś takie pikseloza totalna. O. Jak nie trafiają, to taki ogień. O Boże, jakie to brzydkie. Ale nie można mieć wszystkiego.
I nasza kura się tutaj wbija. O kurę, już istnieje, trudno. A on po prostu idzie ma gdzieś wszystkich dookoła. Tak da radę. Tu wyróżnimy do końca. Nasza balista tam napieprza ładnie. No, że na go szczędzę kurę. Łazić na te mury, zająć pozycję. Jak chcecie zobaczyć najbardziej epicką bitwę, to chyba pierwszy stream drugi stream z Kavenami. Co ja tam miałem z jeszcze ludźmi? Masakra totalna. Ej, ładnie mnie zdejmuje. No, już doszło do walki. Ho, ho! A ty masz wsparcie. No nie mówcie, że to mi przegra. Aaaa! Okej, okay. Myślałem, że jest bardziej epicki, jednak nie jest takim kozakiem. A mówili, żeś kozak! Okej. Okay. Ups! Gdzie jest jego Feniks? No dobra, ucieka, więc przynajmniej tyle będzie tego. Ale i tak chyba mamy wygraną. Albo i nie? Jak ja to przegram przez to, się chyba popłaczę. No i zajęliśmy pozycję na murach, więc cokolwiek tutaj będzie, to wyrżniemy to po prostu. Okej, zładzić z murów. Trzeba będzie załatwić teraz bohaterów. Ja to zjebałem, to się przyznaję, to zjebałem. Oby uciekł. Oby uciekł, bo nie będzie wesoło. Ale wyrżnijmy najpierw obstawę. Z bohatera. A chyba wieże mi też pomagają, te, które są dobre. No i zwycięstwo jest nasze. Jak nieznaczne zwycięstwo, no! Dobra, przeżył na szczęście. Więc nie jest tak źle. I ptak tylko 15 zabił? No to coś tu jest nie tak. On te piórka przecież zrzucał nagminnie tam, no. Dobra, widzimy się za chwilę. Okej. Łupy, okupacja. I mamy wino! Wyjebiście, trzeba to jak najszybciej zrobić. Żeby dało się je mieć na handel. Byś się ogarnął, Tyrion, bo naprawdę. Smoczy pancerz Aenariona. Trzeba wykonać misję na niego, tak? Już mamy? Wykończ ich, początek poszukiwań. Dziedzictwo króla, to jest ten miecz? Nie. Tu? Jak to wygląda? Czekajcie, bo też możemy zaatakować tych tutaj. No to też są mroczne elfy. To reset i tak dalej. I chyba pójdziemy najpierw w tą stronę tutaj. Azel Seldora, Kozłodu Walun i Tori Setai. To zdobędziemy za chwilę. Więc tu będziemy szli w kolejną stronę, zanim zaatakujemy te elfy wysokiego rodu. Chociaż oni tu mają chyba diamenty, klejnoty, więc to by nam się przydało ogólnie. I też nas za nami nie przepadają. Ale mają dobrą piechotę, więc raczej tego nie ruszę na razie. Okej. I will weigh what you have to say and the merit of your actions. Kontrpropozycja. Jak będzie. Chyba, że to ci byli, no to źle wtedy. Niestety skolonizowali. Kult zabytku. No i już nie mogą nic innego zrobić, muszą tylko spróbować mnie zaatakować, więc zaraz ich zniszczymy i mamy kolejną misję wykonaną. Dopilnujmy bez budowy, zobaczymy budynek. Promenada. Okej, okay. Osada oblężona, naprawdę. Chociaż to mi zrąbało jedną turę odnawiania wojska, więc...
ever vigilant. To mi zrąbało jedną turę odnawiania wojska. Dobre, zabójczy szturm. Kill them. Sunfang hungers. Zniszczmy do końca. No i teraz nacja została pokonana totalnie. Kult został rozbity. Kult zbytków. Miecz relikwii, wyjebiście. Właśnie tego miasta, jakby tutaj stoi minus 2. No ale poprawiamy to wszystko. No a tu jest problem, no. Trzeba byłoby tych podbić jak najszybciej. Cienisty szczyt, tor, coś tam. No i tu jest ich główna armia, tylko że mają tą jednostkę, mistrzowie miecza, he, coś tam. To jest dobra armia. Chociaż mają, ej, chociaż skolonizowali. Chociaż skolonizowali, ale ja też mam wykończoną armię po zdobyciu miasta. No nie wiem, boję się ich. Nie będę ich atakował. Nie mamy kawalerii, więc jeżeli mają łuczników, to to by się mogło dla nas źle skończyć. Ta. Myślę, że skuteczniejsze będzie tutaj zaatakowanie. Czekajcie, tak, to. 1500. No i wtedy byśmy te konie tutaj mogli posiadać. Biały wesch, czy może to lwi płaszcz, leśniony podróżnik, co to są? Wielki orzeł. Tak, to czyli jednak w sumie nie skorzystałem z tego za bardzo, no ale cóż, wolałem tak spróbować niż potem żałować, że czegoś jednak nie mam. Tak, scalmy. To dwie jednostki mi doda. Jak to scale, to nic mi nie dodaje. To ma duży level, ale dobra. Z czterech bym zrobił, szczerze mówiąc, jeźdźców. No dobra, trzech sobie zrobimy, bo nie chcę jakoś też tak pozbywać się ich. Jeźdźcy z Elyrion, duża szybkość, straż przednia, dyscyplina, premia do szarży. Znaczy nie, jazda szturmowa to jest. Okay. A akurat trzy sloty, trzech mamy, więc to sobie za chwilę obczaimy. Dobra, to rośnie. Teraz tutaj. Tą łuczników mi akurat Urtanien mówił, żebym wbił jak najszybciej na straż morską. To jest ponoć bardzo dobra. I to nimi się bawił po świecie, więc możliwe, że też tak zrobimy. I to jest jakiś budynek specjalny do zrobienia. Chyba, że mi wojnę dupek wypowie. Czyżby chciał mi wojnę wypowiedzieć? Dobra, no i właśnie mamy jeden z tych eventów, o których mówiłem, tak? Dworzanie często spędzają na dworze mnóstwo czasu. Niesamowite. Przesiadka z duszą i pełną intryg atmosferą Lordaeronu. Posłańcy króla Feniksa pojawiają się w ich kwaterach, rozsiewając pomocne lub szkodliwe informacje. Król zaś może ułatwić lub utrudnić życie dworzaninom, dworanom. Wszystko zależy od jego kaprysów, zgadza się. Raczej bym wolał, żeby ludność była zadowolona, ale mamy tylko 4 punkty. Ale też szczerze mówiąc, tych wpływów na razie nie potrzebuję. Jakiejś tam dużej ilości. Może byśmy jednak ich zaatakowali, bo jest tutaj Dureń koło naszego miasta. Moglibyśmy mu wojnę wypowiedzieć. Czemu mnie zrekrutowało tej kawalerii? Bo skasowałeś debilu budynek. Dobra, to myślę, że to jest za ważne, więc sobie wczytam tą jedną turę wcześniejszą. To jest akurat moim zdaniem za ważne, że jeżeli on tak samo się ruszy, no to lepiej będzie mu tą wojnę wypowiedzieć i podbić te regiony, bo to nam za dużo da po prostu. No okej, okay, więc tego budynku przez tą turę jeszcze nie kasuj. To przyspieszmy. Okej, okay, tak samo się ruszył. No, tego ma jeszcze wykończone wojsko, więc powinno być dobrze. No mówię, no za bardzo się nie lubimy. Ja za duże wpływy zyskam, po prostu ich atakując w tym momencie. Okej, okay. Ma uszkodzoną armię, ale to jest duża bitwa, więc ją sobie oczywiście
Stoczymy do bez dowodzenia dużą armią, bo mi się nie będzie chciało. I to jest ostatnia bitwa odcinka. Mam nadzieję, że wam się póki co seria tak czy siak podoba, że pamiętajcie o tym lajku, żeby zostawić, bo to jest super ważne. Bo po prostu wtedy mam znacznie lepiej pozycjonowany odcinek. No i będzie to, tak jak mówiłem, seria nagrywana na zmianę z kampanią skaweńską. W sumie to ciekaw jestem, która wam się bardziej spodoba. Czy skaweny, czy ta nacja. No i mamy ostatnią bitwę odcinka, tak? Dobra, tutaj widzę, że tą pozycję zajmują elfy. Tutaj nam wyjdzie pomoc. Dadzą radę mi się tu ukryć? Okej, bardzo mnie to cieszy. Ale jesteśmy totalnie... Ale może tak się spozycjonujemy. Co prawda ja ich atakuję. Tylko pytanie, czy jak przez to, że tutaj będą, ta kawaleria tu będzie, to czy się po prostu ci nie wbiją mi do lasu, więc przestawmy ją troszeczkę dalej. Teraz tak. Tak. Myślę, że tutaj nie mam za dużo wyboru, łucznicy do przodu. Tak, tak. Balista w ten sposób. Ewentualnie jedną jednostkę tych tutaj. W ten sposób. I oczywiście zmieniamy na kartacze. Idą czy czekają? Idą, wyjebiście. Nasza kawaleria czeka. Słuchajcie, to tak możemy to zrobić. Tutaj bardziej defensywną formację przyjąć. Będzie mi najbardziej zależało właśnie na wycięciu tych, o, właśnie jednostek mieczy, które właśnie lecą. Bo to mnie zaboli, to mnie zaboli. W sumie nawet dobrze, że komputer sam z automatu mi zaczął je napieprzać. To jest jednostka, która z automatu jednocześnie dobrze walczy na dystans, jak i, tak widzicie, włócznie. Jeżeli zostaną zaatakowani z bliska, no to zamieniają się na piechotę z włóczniami. Myślę, to są ci chyba z wybrzeża, tak? Ci smoczy jeźdźcy, czy jakoś tak to się nazywa. Kawaleria. Gdzieś jest jeszcze ta kawaleria z tyłu raczej. No bez jaj! Okej, nasza kawaleria. Dobra, Tyrion, ty chodź tutaj w zwykłą piechotę się wbij. Nasi łucznicy na ich łuczników. Albo nie, kawalerię najpierw. Zresztą jest ta ich kawaleria, no to... Jak się spotkają w boju. Mieli na drudzych. Dobra. Tu tą kawalerię wyrżnęliśmy, wyjebiście. Tu strzelać, tu strzelać, tu strzelać. Moja kawaleria wygrała? Tak, wyjebiście. Jakim cudem? Nie mam żadnego pojęcia. Dobra. Dobra, jak w to strzelamy łucznikami i tak dalej, to... A! Przecież tu możemy jeszcze użyć orzełka. Podświetlanie genialnie się wtedy spisuje.
No i wyjebiście. Teraz jeszcze raz tutaj na lot, na to duże skupisko. Boże, no ja zapomniałem, że takie coś nam grozi. Jeżeli nie zaznaczymy... trybu strażniczego. Dobra, tu wciśniemy. Dobra, piękne, wspaniałe nasze zwycięstwo. Bez dwóch zdań. Ptaszku, weź tutaj się dorwij za nimi. Nawet jakiś taki dużych strat nie ponieśliśmy tak naprawdę. Ale możemy ich wcisnąć. Wtedy po prostu mniej tego zostaje na polu bitwy, nie? Tutaj teraz tych. No i piękne nasze zwycięstwo. Dobra, dzielimy to. Niech gonią. Niech to mi się jakoś tutaj podzieli. Tych. Okej. Okay. Tutaj. No szkoda, że ich lord ucieknie, ale... Jak to mówię, nie można mieć zawsze wszystkiego. Dobra, tej noski trzeba wyciąć w pień. Tak, jeszcze im spore straty zadaliśmy. Zakończmy. Myślę, że całkiem fajna bitwa. Znaczy mieli no mniejszą armię, tak? Mieliśmy tutaj zdecydowaną przewagę. No ale tak czy siak zadaliśmy im niesamowicie duże straty. No kurka, kawaleria po prostu nasi lancerze się genialnie tutaj spisali. Ej, coś za szybko. Co się stało? Dobra, weźmy hajs tym razem. Ład publiczny, bardzo mnie to zadowala. I teraz myślę, że tak, potężny cios, to jest plus 20%. No chyba, że się okaże w sumie, że nie będziemy mieli jakichś problemów z ładem publicznym, no to może wtedy to wezmę, nie wiem. Ewentualnie piszcie mi w komentarzach może właśnie, którą ścieżkę chcę, obrońca Ulduanu czy linia krwi Aeneriona. Po prostu, w którą ścieżkę według was powinien zrobić tego bohatera i dlaczego. To zobaczymy. Mam jeszcze na to czas spokojnie, bo mam dopiero 9 level, a też nie muszę od razu tego brać. Dobra, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, no to pamiętajcie, proszę, żebyście zostawili tego lajka, bo jest to super ważne dla rozwoju tej społeczności Total War'owej u mnie na kanale, bo nie jest ona cały czas za duża, jednak cały czas ta Europka u mnie przoduje, jakby była. No i widzimy się na pewno na streamach, które gdzieś tam będą, więc obserwujcie sobie naszego Facebooka, Discorda i do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie, że jutro będą tylko i wyłącznie skaweni. Hej!